witajcie kochani, tu Ala i jak widzicie dzisiaj jestem na Gamescom. Są to największe targi gier komputerowych w Europie i dzisiaj będziemy mieli możliwość zobaczyć, co na swoim stoisku ma Wargaming. Też będziemy mieli możliwość przetestować nowe pojazdy, polskie pojazdy, porozmawiać z graczami i zobaczyć, jak zwykły stół zamieni się w coś niesamowitego. Jedziemy! Cześć! Możesz się przedstawić i powiedzieć kilka słów o tegorocznym stoisku WG na Gamescomie. Oczywiście. Cześć wszystkim. Z tej strony Falat i pewnie kojarzycie mnie z forum i nie tylko. Tylko co można powiedzieć o Gamescomie? Bardzo, bardzo, bardzo dużo. W tym roku prezentujemy przede wszystkim World of Tanks. Oczywiście jak zawsze można u nas zagrać. Są pokazy, rozdajemy koszulki, prezenty. Mamy różnego rodzaju konkurencje, gdzie gracze ścierają się ze sobą albo grają w Plutonie. Oprócz tego mamy też odcinek wystawy poświęcony World of Warships oraz kilku innym drobnym projektom. Widzę, że tu są strefy z komputerami, więc chyba możemy spróbować tu polskie czołgi. Co możesz powiedzieć o linii polskich pojazdów i o czołgu, który podoba Ci się najbardziej? Szybko składa się czołgów lekkich, które potem przechodzą średnie, natomiast zwieńczenie drzewka są ciężkie konstrukcje o potężnej alfie. Bardzo interesujące czołgi, ciekawie zbalansowane, ponieważ trzeba uważać z ich pancerzem, trzeba dokładnie wiedzieć, w jaki sposób ich użyć, ale w momencie, kiedy trochę myślimy przy rzucaniu ich do bitwy, możemy osiągnąć fantastyczne rezultaty. A jeśli chodzi o moje ulubione maszyny, tak przy okazji, 7TP, ponieważ jest to czołg historyczny, brał udział w kampanii wrześniowej, TKS, wiem, on nie jest do końca w drzewku, ale jest to bardzo fajna maszyna, również historyczna. A oprócz tego 9 i 10, czyli czołgi Markowskiego i Lewandowskiego, też są naprawdę ciekawe. Wymagają myślenia, ale naprawdę pokazują, na co je stać. Czy możesz opowiedzieć o opiniach graczy dotyczących polskich pojazdów? Prawdę mówiąc, opinie graczy były i są niesamowicie zróżnicowane. Mamy pełne spektrum, od stwierdzenia, że to jest sam sobie niegrywalne, że to skandal, że to po prostu do niczego się nie nadaje, po różnego rodzaju pomniejsze zastrzeżenia, aż po jak najbardziej pozytywne opinie, że tak, to są fajne czołgi, są ciekawe. I kilka osób zauważyło, że one są potężne, ale wymagają myślenia i że to właśnie jest fajne. Teraz zamierzam zobaczyć, jakie są polskie pojazdy i przetestować je w grze. Dzisiaj nie miałam dużo szczęścia, ale mam nadzieję, że jutro podczas streamu będę miała więcej i pójdzie nam lepiej. Teraz znajdujemy się w strefie AR. Ten stół nie bez powodu stoi na samym środku stanowiska Wargaming. Tu się dzieje prawdziwa magia, jak tylko weźmiemy do rąk tablet. Tu niemożliwe staje się możliwe. To jest rozszerzona rzeczywistość. Za pomocą rozszerzonej rzeczywistości możemy tworzyć niesamowite rzeczy. Na przykład możemy odtworzyć czołg i zamieścić go w muzeum. Albo trafić na pole bitwy na wybranej mapie, na przykład na Studziankach albo w Paryżu. Możemy tu zobaczyć jeżdżące czołgi. Płonące budynki. I to wygląda super rzeczywiście. Tak mniej więcej wygląda stoisko Wargamingu i też tłumy ludzi, którzy przychodzą tu po to, by zobaczyć wszystkie nowości w grze. Mam nadzieję, że Wam się spodobało, że poczuliście atmosferę tego święta dla graczy, dla wielbicieli czołgów. Zobaczymy się w krótkim czasie. Dzięki, że oglądaliście. Pa!